ostatnią niedzielę byliśmy na 8 dużych samochodów, stojąc z poetem we Lwowie. A najbardziej tak naprawdę poruszającym momentem było to, że jak byliśmy w szpitalu, to brakuje opasek zaciskowych, worków na krew, więc to są wszystkie takie rzeczy, które zawieźliśmy. I właśnie ten ogrom ludzi, ile jest osób w szpitalu, to chyba tak to najbardziej pokazuje, że jest wojna. Przyjęłam znajomą z Ukrainy, przyjechała z Iwano-Frankowska. Ona wyszła z pociągu, miała tylko jeden mały plecaczek. I się zastanawiałam, jak można spakować swoje całe życie w taki mały plecak. To jest takie bardzo trudne. Expo Modlińska, o której mówimy, jest trudnym miejscem. Jest tam 4000 osób, są wielkie hale, w których 3000 osób leży na jednej hali. Są to osoby, które są w najmroczniejszym momencie swojego życia. Pracowałem w punkcie rejestracyjnym, gdzie jakby spisywałem osoby przejeżdżające do tego centrum recepcyjnego. I jednym z takich, pierwszym szokiem, który przeżyłem, było to, że pierwsza osoba, która w ogóle podała mi paszport, była jakaś dziewczynka, która była tydzień młodsza od mojej córki. Polacy dosłownie następnego dnia ruszyli z pomocą. Ta pomoc w postaci kubka gorącej herbaty, ponieważ Ukraińcy zaczęli masowo wyjeżdżać z kraju i najbliższym sąsiadem jest Polska. W związku z tym natychmiast korzystali z naszej gościnności. A my organizujemy się jako obywatele w bardzo wielu miejscach. 8 punktów granicznych, gdzie ludność ukraińska przechodzi na stronę polską. Postawiliśmy ogromny punkt humanitarny w Warszawie, przy dworcu wschodnim, przy jednym z dworców w Warszawie, gdzie z pociągu wychodzą uchodźcy i natychmiast mogą skorzystać z naszego wielkiego, ogromnego namiotu. Polski Czerwony Krzyż stanął przed bardzo dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o wsparcie osób, które przybywają do nas z terenu Ukrainy. Jednym z działań, które rozpoczęliśmy tak naprawdę od samego początku, jest pomoc rzeczowa dla rodzin, dla dzieci, dla osób samotnych. Żywność jest bardzo potrzebna i to w każdej ilości, bo tak jak środki higieniczne mniej się zużywają i są mniejsze potrzeby, tak tutaj w przypadku żywności to będzie problem i te potrzeby będą tak naprawdę rosły.